Republika Dzień. Monika Borkowska, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam w Domu Wolnego Słowa. W tym Domu Wolnego Słowa pozostanę z Państwem do godziny 15. I w temacie tym, o którym mowa jest tak naprawdę od jakiegoś czasu na naszej antenie, czyli w temacie tego, co dzieje się wokół księdza Olszewskiego i tego, co dzieje się z księdzem Olszewskim, pozostaniemy cały czas, bo to sprawa bulwersująca, tym bardziej, że 3 grosze do tej sprawy dorzuca Donald Tusk, który straszy, proszę Państwa, dzisiaj sądem, jak się okazuje. Łączę się już z moim pierwszym gościem, z którym będę komentowała tę sprawę. Pani redaktor Zuzanna Dąbrowska, a właściwie Dąbrowska-Pieczyńska od niedawna, dwojga nazwisk. Witam panią redaktor, gratulujemy. Witam, dziękuję, zgadza się, dwojga nazwisk. I ja tylko dodam, że pani redaktor przeprowadziła jeden z ostatnich, jak nie ostatni wywiad taki prasowy z księdzem Olszewskim. Zaraz o tym wywiadzie także porozmawiamy. Na początek chciałabym Państwu przypomnieć fragmenty listu księdza Olszewskiego. Te, które sprowokowały wielu komentatorów do mówienia o tym, że mamy tutaj do czynienia z torturami. Posłuchajmy. Obudził mnie krzyk dobiegający z dołu, że przyjechali w kominiarkach. Usłyszałem walenie do drzwi, trepy dudniące po drewnianym tarasie. Za chwilę po schodach na strych wbiegli mężczyźni w kominiarkach. Usiadłem na łóżku, zostałem zakuty w kajdanki na plecach, po czym funkcjonariusz ABW, chyba dowodzący akcją, wylegitymował się, pokazał mi nakaz aresztowania na zlecenie prokuratury krajowej. To jest jeden z fragmentów publikowanych na naszej antenie także, bo tych fragmentów takich bulwersujących jest oczywiście znacznie więcej. Panią redaktor Zuzannę Dąbrowską-Pieczyńską pytam wprost. Jak pierwszy raz pani usłyszała te właśnie wypowiedzi, to świadectwo księdza Olszewskiego, czy jest jakiś jeden wyraz, który od razu nasunął się pani na myśl? Na pewno dla mnie, jako dla dziennikarki, w tej całej w ogóle sprawie, w tych listach, pamiętnikach księdza Olszewskiego, ale także w całej sprawie jego zatrzymania 27 marca, bardzo do mnie przemawia ten efekt taki, który najwyraźniej cały ten konglomerat polityczno-medialny chciał osiągnąć, czyli żeby pokazać społeczeństwu, żeby pokazać zwolennikom tego rządu, żeby pokazać wszystkim, że ta władza działa ostro i nie cofnie się przed wszystkim. Rozmawiamy o tych listach księdza Olszewskiego z aresztu i tam jest taki motyw dotyczący przejazdu z Małopolski do Warszawy, gdzie zatrzymano się na stacji benzynowej. Ksiądz Olszewski chciał zatrzymać się na MOP-ie, czyli tym miejscu na drodze szybkiego ruchu, czy też na autostradzie, gdzie jest tylko toaleta i tam zazwyczaj jest bardzo mało osób. No, ksiądz Olszewski chciał uniknąć gapiów. No, pewnie nie bez przyczyny zatrzymano się akurat na stacji benzynowej, gdzie była i restauracja fast foodowa, i była stacja benzynowa, i inna jeszcze knajpa, gdzie było wiadomo, że będzie dużo ludzi. To nie stało się przypadkiem. No, to musiał być jednak jakiś plan, żeby pokazać społeczeństwu, tym ludziom, którzy będą na stacji, że zobaczcie, tu jest ksiądz. No i tak też się stało. Ksiądz, który po wyjściu z toalety, jak opisuje, czekał w środku na tej stacji benzynowej, zakuty w kajdanki, gdzie funkcjonariusze mieli czekać na swoje hot dogi, a ludzie robili mu zdjęcia, ludzie mu się przyglądali, no bo ksiądz, człowiek w kajdankach, to jest wielka sensacja dla zwykłego człowieka. Myślę, że każdy z nas by chociażby spojrzał, a ktoś, kto pierwszy raz widzi taką sytuację, robi zdjęcia, jest zainteresowany. No i tutaj pojawia się pytanie, czy tak akurat przypadkiem ta stacja benzynowa była najbliżej, czy to właśnie miało pokazać już wtedy ludziom, że zobaczcie, co się dzieje, my jesteśmy aktywni, działamy, ABW zatrzymuje księdza, tutaj Bogu. Czyli taki publiczny lincz sugeruje pani redaktor, ale ja pytam o ten jeden wyraz, który się nasuwa na myśl, bo dzisiaj to właśnie ten wyraz, czyli słowo tortury, odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Słyszeliśmy przed chwilką konferencję posłów Zjednoczonej Prawicy, oni mówią wprost, że mamy tutaj w tym przypadku do czynienia z torturami. Wielu publicystów dziś mówi i prawników, proszę Państwa, że ma to znamiona torturowania. Czy pani się to też tak kojarzy? Ja powiem tak, nie chcę tutaj używać takich mocnych słów i mówić, że to jest moje zdanie. Na pewno takie skojarzenia się nasuwają. Też znalazłam na szybko jeden z dokumentów Parlamentu Europejskiego z 2011 roku, gdzie pozbawianie snu
obok na przykład podtapiania jest wymieniana jako tortura i w 2011 roku już eksperci z Parlamentu Europejskiego apelowali w Dniu Przeciwdziałaniu Tortur o to, żeby takich właśnie metod nie stosować, czyli między innymi pozbawiania snu. No to jeżeli tak eksperci z Parlamentu Europejskiego wskazują, ale nie tylko oni, także prawnicy między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to chyba jednak warto się nad tym zastanowić, czy do tego nie doszło. Zwróćmy uwagę, że ksiądz Olszewski pisze wprost o tym, że tego snu go pozbawiano, budząc go co godzinę, zapalając światło. Regularnie, dokładnie. Regularnie odbierano mu sen. Wiemy, jak człowiek funkcjonuje. Żywność, picie i sen to są te trzy podstawowe potrzeby fizjologiczne. Kazano załatwiać do butelki. To też jest takie bardzo symboliczne i bardzo obrazowe, akurat ten fragment tych listów. Ale, bo mówi pani dzisiaj o ekspertach z Parlamentu Europejskiego. Tak się składa, że Parlament Europejski jakoś tak milczy w tej sprawie. Milczą też politycy, milczy Ministerstwo Sprawiedliwości, na czele którego stoi Adam Bodnar, był przecież rzecznikiem praw obywatelskich. Adam Bodnar bardzo często upominał się o więźniów. Przecież pamiętamy głośne medialne sprawy, a tutaj jakoś tak zasłona milczenia na tę sprawę została tutaj skierowana. Mamy informację, że zawiadomienie do Komitetu Przeciwko Torturom ONZ przez posłów Zjednoczonej Prawicy zostało także skierowane, także ta sprawa jest rozwojowa. I w obliczu tych wszystkich informacji mamy dzisiejszą wypowiedź premiera Donalda Tuska, który, proszę państwa, straszy sądem tych wszystkich, którzy mówią dziś głośno o torturach. Jak pani to w takim aspekcie politycznym dziś ocenia? To znaczy, Donald Tusk bardzo szybko wie, że wszystko było w porządku, bo Donalda Tuska zapytano o to dzisiaj podczas konferencji prasowej w Małopolsce, chyba na Podkarpaciu. W Rzeszowie. W Rzeszowie, tak, na Podkarpaciu, gdzie brał udział w otwarciu jednostki ABW, delegatury. No więc tutaj też Donald Tusk jakby politycznie przyznaje się do tego, że służby są mu bliskie, no ale to już na marginesie. No Donald Tusk bardzo szybko wie, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Nie wymaga sprawdzenia tej sprawy, nie powiedział, że zleci tutaj przyjrzenie się tej sprawie i kiedy już wszystkie procedury zostaną przeprowadzone, on wtedy wyda komunikat. On już teraz wie, że wszystko było w porządku. Cieszy mnie, że Rzecznik Praw Obywatelskich dość szybko zareagował i powiedział, że bada sprawę. Tak, także myślę, że tutaj profesor Wiącek, ważny jest głos w tej sprawie. Wspomniała pani o Adamie Bodnarze. Ja myślę, że to trzeba powiedzieć, no bo to jednak Adam Bodnar jest tutaj na szczycie tego wszystkiego. Jeżeli już nie mówimy o Tusku, to jest Bodnar, który przecież jako Rzecznik Praw Obywatelskich ujmował się za mordercą dziewczynki Krystyny, który był prowadzony w tak zwanych kajdankach zespolonych, czyli kajdankach na nogach i na rękach. Wtedy Adam Bodnar mówił, że to jest środek zbędny, że no nie trzeba tego człowieka tak męczyć. Czy ksiądz Olszewski, który nikogo nie zabił, z tego co wiem, no nie ma takich zarzutów. No właśnie, i tutaj dotykamy, wydaje mi się, sedna też tego problemu, pani redaktor, bo mówimy wciąż o areszcie tymczasowym, który wciąż się przedłuża. I w tymże areszcie tymczasowym, gdzie człowiek, no właśnie, nie został jeszcze skazany, te zarzuty są jakieś takie płynne. Słyszymy różne głosy, które mówią o tym, że w zasadzie tam no nie ma nic konkretnego, jeżeli chodzi o ten akt oskarżenia ewentualny. I człowiek siedzi w areszcie tymczasowym i traktowany jest właśnie w taki sposób. I wychodzą politycy, tacy jak Donald Tusk właśnie. No i zastanawia mnie to, czy im nie daje to do myślenia, że ten człowiek jest w tym areszcie tymczasowym i ten areszt jest przedłużany. To znaczy, do czego ja zmierzam? Konkretnie, jeżeli są jakieś dowody, jeżeli jest coś mocnego, no to ta procedura chyba powinna iść szybciej, no bo no pojawia się pytanie w nieskończoność, jak długo można przedłużać ten areszt tymczasowy. No i tutaj pojawia się temat zespołu śledczego numer 2, czyli tego specjalnego zespołu powołanego w prokuraturze krajowej tuż po jej nielegalnym przejęciu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to zespół, którym kieruje prokurator Marzena Kowalska. My w bieżącym numerze Tygodnika do Rzeczy analizujemy i właśnie działania prokuratury wokół funduszu, ale także ja w swoim tekście piszę o ludziach, którzy wchodzą w skład tego zespołu, który bardzo, bardzo chce znaleźć wszystko, co jest tylko możliwe na ludzi związanych czy to z suwerenną Polską, czy z Funduszem Sprawiedliwości, czy właśnie na księdza Olszewskiego. Ja przypomnę, że na początku czerwca dołożono kolejny zarzut księdzu Olszewskiemu, to jest zarzut prania brudnych pieniędzy, no więc no umówmy się, ja rozumiem, że żyjemy w państwie prawa rzekomo, więc tutaj jeżeli ktoś zrobił coś złego, myślę, to trzeba powiedzieć jasno, jeżeli ktoś złamał przepisy, jeżeli ktoś wziął jakieś pieniądze, jeżeli ktoś zdefraudował publiczne pieniądze,
pieniądze, musi zostać osądzony i skazany. Tak to się stosuje, czy do księdza, czy nie do księdza, czy do kogoś z PiS-u, do Platformy, nieważne. Natomiast jakby tu nie ma chyba wątpliwości co do tego, że wokół księdza Olszewskiego zrobiono ogromną nagonkę. Ja przypomnę dziennikarzy, mediów, którzy dzisiaj sprzyjają władzy, którzy tuż po aresztowaniu księdza Olszewskiego zaczęli rozpuszczać w mediach plotki na temat tego, że rzekomo ksiądz został zaaresztowany w hotelu w obecności jakiejś osoby. Nie... O, i tak, i znane dziennikarki telewizji, która no, ma miano publiczne, prawda, podawały te informacje dalej. Co więcej, okazała się nieprawdziwa. Nikt za to nie przeprosił. Telewizja publiczna nie przeprosiła, TVP Info nie przeprosiło. Owa dziennikarka, dwojga nazwisk również nie przeprosiła i wszystko jest spoko, prawda? Tematu nie ma. Ale o co chcę panią zapytać? Przenieśmy się na chwilkę do lutego. Przenieśmy się w czasie, bo to wtedy rozmawiała pani, jeżeli dobrze pamiętam, z księdzem Olszewskim. To był taki długi wywiad dla Do Rzeczy. I wtedy już sporo się działo wokół tej sprawy, bo już wtedy ministerstwo wstrzymało te dotacje, część dotacji, konkretnie 28 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. I już wtedy ksiądz Olszewski widział, że sporo wokół niego się dzieje. Nie chcę pytać konkretnie o każdy aspekt tego wywiadu, ale chcę panią zapytać o takie refleksje już po czasie. W jakim stanie, w jakiej kondycji psychicznej był ksiądz Olszewski wtedy? Czy spodziewał się już wtedy, że to, co się wydarzy za kilka miesięcy, będzie miało aż taki wymiar, że będziemy mówili o torturach wręcz? Ja teraz podzielę się swoimi wrażeniami oczywiście. Ja odniosłam wrażenie, że jest bardzo spokojny, że ma poczucie, że nie ma nic na sumieniu, no więc ma na wszystko dokumenty. Mówił mi nawet, że liczy na spotkanie z wiceminister sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, ponieważ to ona zajmowała się kwestiami z Funduszu Sprawiedliwości. Mówił, że kilkukrotnie zapraszał panią wiceminister na plac budowy, na warszawski Wilanów, gdzie w stanie surowym ten budynek archipelagu, który miał być centrum pomocy ofiar przestępstwom, on powstał. I zdaje się, nikt się nie zainteresował taką wizytą wówczas. Odpowiedzi pozytywnej na tę chwilę, kiedy ja z księdzem rozmawiałam, nie było. Ksiądz zapowiadał, że jest gotowy wystawić białą księgę w holu tam budynku archipelagu, dostępną dla dziennikarzy ze skanami wszystkich faktur, wszystkich dokumentów, że jest gotowy na pełną współpracę i z organami państwa, na pełną transparentność. I miałam wrażenie, że jest spokojny, dlatego że nie czuję, że popełnił jakieś przestępstwo, jakby nie wykazywał żadnych oznak człowieka, który boi się, bo siedzi mu władza na ogonie. Wiemy jak jest, wiemy, że władza bardzo szybko zajęła się prześwietlaniem konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości, ale ksiądz no jakby nie był człowiekiem, który obawia się, że zaraz ktoś go dopadnie. No ja odbieram to tak, że wiedząc, że nie ma nic na sumieniu po prostu. No, no dobrze, i na koniec chcę panią zapytać też o kwestię, która wzbudziła w przestrzeni publicznej sporo kontrowersji, czyli o te studia nagraniowe, bo ten wątek jakoś takim dziwnym trafem został bardzo szybko wyciągnięty przez media liberalno-lewicowe. Tak jakby ktoś obawiał się, że może powstać coś na podobę no, tego imperium, jak to się mówi w niektórych mediach, ojca Rydzyka. Bo szybko wypłynęła ta informacja o właśnie tych studiach nagraniowych. Wiem, że pani w tym wywiadzie też księdza Olszewskiego o to pytała. Co powiedział? Studia nagraniowe zostały przygotowane jako element audioterapii, czyli terapii dla osób, u których stwierdzono różne traumy. Tym miał się zajmować psycholog, który kierowałby następnie ofiary przemocy zgłaszające się do archipelagu na różne rodzaje terapii, tak? Czyli na przykład na terapię dźwiękiem, na terapię rysunkiem, na terapię taką wprost psychoterapię z psychoterapeutą. Na tym też miały polegać te wyspy w archipelagu, tak? Że tam były różne miejsca dla różnych osób, które mają różne potrzeby, no bo ofiary przemocy to są i kobiety bite przez mężów, i osoby po przemocy seksualnej, osoby, które utraciły dorobek życia. No, każda z tych osób ma inne potrzeby i też każda inna wymaga innej terapii. I temu miały służyć właśnie te studia nagraniowe, które zostały oczywiście bardzo szybko wyciągnięte i zrobiono wokół tego atmosferę, że no tutaj właśnie, i z tego, co ja zapamiętałam z przeprowadzonego przez panią zresztą wywiadu, to też taki wymóg formalny był taki, że nie można było tego dokładnie opisać w tym wniosku, dlatego zostało to opisane tak troszkę enigmatycznie, jako studio 1, studio 2, studio 3 i to właśnie zostało szybko przez media podchwycone. Wprost wystarczyło zapytać i on też bardzo chętnie rozmawiał z dziennikarzami.
ponieważ ja mam też wrażenie, że media, powiedzmy konserwatywno-prawicowe, dosyć późno dotarły do księdza Olszewskiego i zaczęły z nim rozmawiać. Kiedy przygotowywałam się do wywiadu, to zauważyłam, że wiele więcej rozmów z nim przeprowadziły właśnie media, takie jak OKO.press, TVN24, oczywiście w wiadomym kontekście, natomiast on był otwarty na dziennikarzy i wszystkim mówił to samo, no więc robienie teraz z tego wielkiej tajemniczej zagadki, co to za tajemnicze studio, jest trochę bez sensu, ponieważ on otwarcie o tym mówił. I co to za tajemniczy archipelag? Dziś już wiemy więcej, na szczęście także pełnomocnicy, adwokat księdza Olszewskiego także chętnie dzieli się tymi informacjami. Dziękuję pani bardzo za te komentarze i refleksje. Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska do rzeczy.pl, a my, proszę państwa, pozostajemy cały czas w temacie i przenosimy się do naszego reportera Michała Gwardyńskiego, który jest przed aresztem śledczym Warszawa-Służewiec, czyli to jest ten areszt, w którym przebywa właśnie od dłuższego czasu ksiądz Olszewski. Dziś tam protest taki w obronie księdza Olszewskiego, a to dopiero za kilka godzin. Natomiast widzimy, że już za Michałem ruch, spora grupka ludzi już z transparentami tam jest. Co oni mówią, Michale? Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed aresztem śledczym Warszawa-Służewiec przy ulicy Kłobuskiej 5. To informacja dla osób, czy to z Warszawy, czy z okolicy, które chcą wesprzeć księdza Olszewskiego, wziąć udział w dzisiejszym proteście. Na godzinę 20 zaplanowano ten punkt kulminacyjny dzisiejszego protestu. Natomiast od wczesnych godzin porannych gromadzą się grupy kilkunastoosobowe, pokazując swój sprzeciw wobec działań, jakie są podejmowane względem księdza Olszewskiego na terenie aresztu śledczego Warszawa-Służewiec. Jest to też niezwykle istotny gest solidarności wobec księdza Olszewskiego. Rozmawiamy m.in. z panią Dorotą, która protestuje tu nie pierwszy dzień, bowiem po zatrzymaniu księdza Olszewskiego i doprowadzeniu do tej jednostki penitencjarnej, no, co warto podkreślić, w dzień kapłana, w dzień święty, w dzień bardzo uroczysty dla duchowieństwa, wolni Polacy, czyli osoby, które protestują przeciwko łamaniu prawa przez bodnarowców, gromadzili się tutaj każdego dnia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec działań, jakie są podejmowane przez neoprokuratorów z prokuratury krajowej. Warto podkreślić, że to ta cała sytuacja, nie tylko zatrzymania, ale również procedura, która ma miejsce zgodnie z tym, co ksiądz Olszewski napisał w swoim liście, ona nie tylko godzi w przepisy związane z traktowaniem osób zatrzymanych w aspekcie prawa krajowego, w tym m.in. kodeksu postępowania karnego, ale również mamy do czynienia z prawdopodobieństwem złamania szeregu zapisów prawa międzynarodowego, w tym m.in. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy chociażby konwencji, która mówi o przeciwdziałaniu torturom, która została wydana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, więc szereg nieprawidłowości, szereg działań, które są sprzeczne z literą prawa, nie tylko tego krajowego, ale również i międzynarodowego. Jest to sprawa niewątpliwie, jak to się mówi kolokwialnie, dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo powiem, te czynności mają miejsce na terenie aresztu śledczego, o których wspomina ksiądz Michał Olszewski. One w żaden sposób nie mają się do postępowania, w jaki sposób obchodzi się z więźniami, z osobami zatrzymanymi w cywilizowanych krajach. To są standardy, w skrócie mówiąc, białoruskie. To są standardy, które są stosowane w Federacji Rosyjskiej, w jakichś koloniach, łagrach. A przypominamy, że właśnie za tego typu działania Federacja Rosyjska czy Republika Białorusi, one zostały właśnie wyrzucone z Rady Europy, więc no pytanie, czy Polska nadal jest krajem praworządnym, no bo wiele na to wskazuje, że to kolejny przykład łamania prawa po tym, jak dokonano bezprawnego skoku na media publiczne, na prokuraturę krajową, uwięziono posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Teraz mamy do czynienia z kolejną odsłoną opiłowywania katolików w praktyce.
Michał Gwardyński, proszę Państwa, obserwuje to, co dzieje się na miejscu przed protestem. Dziękuję Ci bardzo, Michale. My oczywiście z naszą kamerą będziemy o 20 na proteście i przez cały dzień oko naszej kamery obserwuje, co tam się, proszę Państwa, dzieje. Do tego tematu na pewno będziemy wracać. Ja przypominam, że o 14.10 na naszej antenie Bitwa Polityczna, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam. I kończąc już, bo zbliżamy się do serwisu, chcę się Państwu pochwalić doskonałymi dla nas informacjami, a informacje te dotyczą dynamiki wzrostu oglądalności naszej stacji. Mam tu przed sobą te dane, dane za czerwiec i rok do roku Telewizja Republika deklasuje całą konkurencję. Prawie 3,5% wzrostu, taka jest dynamika. Stacja Zwiertniczej minus 8%, nawet ponad. I TVP Info, czyli jakby nie było publiczny nadawca z ogromnym zasięgiem, minus 76%, proszę Państwa, rok do roku. No, Polsat News także ze stratą minus 11% tutaj widzę. Tak wygląda dynamika rozwoju i tymi informacjami chcę Państwu bardzo serdecznie za to podziękować w imieniu całej naszej ekipy, bo tego sukcesu nie byłoby po prostu bez Państwa. Przypominam, że niedługo będziemy dostępni niemal w każdym domu, bo wchodzimy na multiplex, także już nie możemy się tego doczekać. Te dane będą wyglądały jeszcze inaczej, jeszcze lepiej. Proszę Państwa, ja wracam do Państwa tuż po serwisie informacyjnym. Zapraszam, teraz przenosimy się na serwis. Do zobaczenia.